27 kwietnia w małej sali Pałacu Szustra w Warszawie odbył się koncert niezwykłego duetu. Mateusz Smoczyński, skrzypek, wystąpił z austriackim wiolonczelistą Stefanem Braunem. To, co zagrali, zadziwiło nieliczną publiczność. Właśnie takie przedsięwzięcia ze smyczkami bardzo mnie interesują, pociągają, zwłaszcza z kimś takim jak Stefan Braun, który jest wyśmienitym wiolonczelistą i jest chyba największym wirtuozem tego instrumentu na świecie w ogóle, moim zdaniem, który wykorzystuje naprawdę rewelacyjne techniki. Jest to technika chopu, jest to technika grania perkusyjnego na wiolonczeli, więc to naprawdę jest wspaniałe. Gra walkingi, więc Stefan jest takim artystą, który wszystko to w sobie ma i wszystko to potrafi zareprezentować, więc chciałem taki projekt zrobić, duet ze Stefanem, tylko mnie to bardzo cieszy, że wyraził zgodę. Actually, that's some years ago. We met first time via a friend, a Polish drummer, half Polish, half Kazakhstan. His name is Bodek Janke, and he knows Mateusz well before. And so I met him first time, and he played at a gig in a B-flat in a jazz club in Berlin. To nie jest jednorazowa współpraca. Szykujecie jakiś większy projekt? Na pewno nie jest to jednorazowa sytuacja, ponieważ jutro gramy drugi raz. Mam nadzieję, że to nie będzie sytuacja na dwa razy, a na więcej. Jutro szykuje się nagranie tego koncertu. Mam nadzieję, że może płyta z tego wyjdzie. Jeśli nie płyta, to nagranie na YouTube, jakieś wideo, więc myślę, że będzie fajnie. It doesn't matter which instrument the musician is playing, it's just about music, and I think that's it. I mean, I don't need to explain which one is better. I mean, there are so many great musicians, it doesn't matter in classical music, in jazz music, in world music, in pop, in rock music. And yeah, everybody takes out some little details of every musician, so, and in our case, John Coltrane was also under this musician where we took out something.
First I started with piano and then with cello and I studied also first classical cello. Mm-hmm. And but I was always in contact with jazz musicians, also with jazz music. And finally I had a possibility to start studying jazz and cello and yeah, it worked out. So I quit classical music, I just played for myself. My music is not, I wouldn't say jazz, it's more improvised music. It doesn't matter which context. I love to play in different contexts and different bands.